Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy z wicestarostą powiatu kościerskiego, odpowiedzialnym za tematy oświatowe, panem Piotrem Laską. Witam pan serdecznie. Witam pana redaktora, witam państwa. Ja chciałem pana zapytać, ponieważ na ostatniej sesji pojawiło się pytanie od radnego Krzysztofa Michnowskiego w kontekście słabego wyniku zdawalności matur w szkołach powiatowych w tym roku. Ja chciałem, żeby pan się odniósł, żeby do tego pytania, żeby pan, czy zarząd robił analizę tak słabego wyniku? Tak, zarząd robił, bo z chwilą, kiedy pokazały się wyniki matur w lipcu, to od razu zrobiliśmy w Wydziale Edukacji spotkanie z dyrektorami, właśnie zapytując, co stoi za tym słabym wynikiem. I na kilka spotkań odbyliśmy, kilka rzeczy postanowiliśmy i pokrótce postaram się Państwu je tutaj przybliżyć. No rzeczywiście fakt jest taki, że w tym roku matury w szkołach technikalnych nam nie poszło dobrze, bo musimy to oddzielić. W ogóle cała dyskusja na ten temat sprowadza się do tego, że musimy sobie zdać sprawę z kilku rzeczy, które potem wpływają też na wyniki. Mianowicie trzeba wziąć pod uwagę to, jakie są priorytety uczniów, którzy wybierają szkoły ogólnokształcące, a na tych, co wybierają technika. I musimy sobie powiedzieć tak, że ci, którzy uczniowie, którzy idą do liceum ogólnokształcącego, to ich priorytetem jest zdanie matury, bo oni mają plan pójścia dalej, edukować się w szkolnictwie wyższym. Dlatego jest tak, że uczniowie z najlepszymi wynikami osiągniętymi po szkole podstawowej właśnie idą do tych szkół, chociaż nie wszyscy, ale w większości idą właśnie do naszego ogólniaka. I tam priorytetem jest matura. Co też się odzwierciedla się w tym, że wynik matury w ogólniaku jest 97% zdawalności, bo jeżeli 3 lub 4 osoby tej matury nie zdały. Natomiast w szkołach technikalnych ten wynik jest o wiele niższy i na początku, po tych pierwszych wynikach, byliśmy na przedostatnim miejscu w województwie pomorskim. I postanowiliśmy z dyrektorami, aby wszyscy ci, którzy mają prawo do poprawki, mogli skorzystać z dodatkowych zajęć, które szkoły zorganizowały i w PZS numer 1 i w PZS numer 2, z dodatkowych zajęć, które przygotują ich do tej poprawki. I proszę sobie wyobrazić, że mimo, że grubo kilkudziesiąt uczniów mogło skorzystać z poprawek, mogło skorzystać z tych zajęć, które by ich naprawdę przygotowały do tego egzaminu, skorzystało tylko w jednej szkole czwórka, a w jednej szkole piątka. To pewnie kładzie jakby, albo daje nam taki obraz właśnie, jak podchodzą uczniowie do matury w szkołach technikalnych. Bo tu się posłużę teraz cyframi. My wiemy z analizy, już teraz nie będę mówił, która to klasa, że tak powiem, położyła wynik matury w technikum numer 1, ale jest tu jedna klasa. Bardzo słaby wynik ich spowodował bardzo słaby wynik całej szkoły. A co za tym idzie, naszego całego powiatu. Technikum numer 2, dwie klasy takie były. I to też spowodowało bardzo słaby wynik. Natomiast do czego zmierzam? Do tego, że jednak uczniowie, wybierając te szkoły, dla nich matura nie jest aż tak bardzo ważna i jest im pewnie, może to źle zabrzmi, ale obojętne, czy ją zdadzą, czy nie. Dla nich ważne jest uzyskanie tytułu technika. I tutaj muszę powiedzieć, że tak samo w PZS numer 1, PZS numer 2, to w jednej klasie tytuł technika zawodowego, technika w danej swojej branży było 97%, w drugiej
96, w trzeciej 88. To są bardzo wysokie wyniki w skali kraju, jeżeli chodzi o zdawalność właśnie egzaminów zawodowych. Oczywiście inni też wysoko są takie, które 100% zdają. Czyli to tu daje nam obraz, że uczniowie, którzy chcą iść do klasy, do szkół technikalnych, bardziej im zależy osiągnąć ten tytuł technika i to im pewnie wystarczy. Podchodzą do matury w ten sposób, zapewne, że albo im się uda, albo nie, natomiast nie kładę na to dużego nacisku. Dla nas to jest teraz moment ekscytacji, bo rzeczywiście słabo wyglądamy na poziomie czy w klasyfikacji wojewódzkiej, chociaż po egzaminach poprawkowych już podskoczyliśmy o 5 pozycji wyżej. Pewnie gdyby skorzystała większa ilość uczniów z tych zajęć, które pomagały na przygotowanie się do matury poprawkowej, bylibyśmy jeszcze wyżej. Także no, jest jak jest, jest słabo, natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że uczniowie mają też takie priorytety. Chcą po prostu iść, osiągnąć tytuł technika, iść do pracy, i tą pewnie pracę znajdą, bo jak wiem od dyrektorów, bardzo dużo uczniów już kończących klas i wakacje, ale i nawet w ciągu roku szkolnego już jakoś tam sobie dorabia, pewnie stąd to się bierze. Żebyśmy nie wpadali w jakiś tam wielki pesymizm, to przypomnijmy, że nasze szkoły i technikalne i liceum mają odznaki, technika mają brązowe odznaki, ogólniak ma srebrną odznakę, jeżeli chodzi o rankingi ogólnopolskie, także nie jest tak źle. Fakt w tym roku jest słabo, natomiast zdajmy sobie sprawę, że co roku szkoły mają do dyspozycji inną młodzież w klasach maturalnych. To nie jest zero-jedynkowe, że szkoła musi kształcić na takim samym poziomie cały czas, bo młodzież jest co roku w danej klasie inna. Jest ten spadek, budzi nasze, ten spadek tych wyników budzi nasz niepokój. Dlatego poprosiliśmy dyrektorów szkół o wprowadzenie takiego małego programu naprawczego na rozmowy z wychowawców z klasami, bo wydaje mi się, że tutaj bardzo dużym elementem, który by mógł wpłynąć na poprawę, jest właśnie praca wychowawcy, żeby im cały czas mówić, że jednak matura, nawet może nawet źle zabrzmi, ale w technikach to jednak matura, zdana matura daje im gdzieś tam później, nawet gdyby im się plany zmieniły, możliwość pójścia na studia. Dlatego dyrektorzy na radach pedagogicznych dostali polecenie o to, aby jednak nauczyciele, no może to uczniów nie zadowoli, ale przykręcili kurka, jeżeli chodzi o wymagania, byli bardziej wymagający, żeby jednak te wyniki były na wysokim poziomie. Jest słabo w tym roku, ale jak mówię, no jest to, no w szkolnictwie, w oświacie jest tak, że co rok młodzież jest inna i pewnie każdy nauczyciel wie mniej więcej, kogo na co stać i tego się nie zmieni. Natomiast tak jak mówiłem, dyrektorzy zostali, że tak powiem, zobligowani do tego, żeby jednak młodzieży bardziej chciało się chcieć, że to taka praca wychowawcza właśnie w tą stronę ma iść. Jest, już powtórzę jeszcze raz, jest słabo, ale pod względem egzaminów zawodowych jest bardzo dobrze. I tu no moglibyśmy właśnie być zadowoleni. Natomiast no, taki był wybór też uczniów. Nie skorzystali z tych pomocy, którą zaproponowaliśmy. Oczywiście nie wszyscy, ale w większości nie skorzystali. No taki po prostu był wybór. To są już dorośli ludzie, dlatego aż tak wpływu na młodzież też nie mamy. W ostatnich latach, jeżeli ktoś obserwował rozwój szkół powiatowych w Kościerzynie, mówimy o tych trzech szkołach, dwóch technikach i liceum, to tak naprawdę no nie da się zarzucić absolutnie tutaj pozostawieniu tej gałęzi działalności powiatu samemu sobie. Widzimy piękną infrastrukturę, hale nowoczesne, nowe boiska,
Nawet mamy murale pojawiają się nowe, czyli ozdabiamy jeszcze jakby elementem historycznym pewne budynki, mówię o ogólniaku. No a jakość, ja wrócę znowu do pytania, jakość edukacji spada. Czy też oprócz inwestycji w infrastrukturę ma pan wiedzę, czy może pan zapewnić o tym, że też poziom edukacyjny nauczycieli wzrasta wraz z tym inwestycją w infrastrukturę, czy też, nie wiem, czy to są szkolenia, czy to jest samorozwojowe jakieś warsztaty, czy nauczyciele uczestniczą w tego typu doszkalaniu? Zapewne mam taką wiedzę, bo co roku akceptuję plan doskonalenia zawodowego każdej szkoły, także tych szkoleń jest sporo. I sam proces awansu nauczycielskiego jakby wymusza doskonalenie nauczycieli od no chociaż teraz już stopnie awansu się od tego roku zmieniły, ale jednak nauczyciel musi się po prostu doszkalać i jestem przekonany, że nauczyciele to robią. Mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o kadrę nauczycielską, to mamy wręcz braki nauczycieli, szczególnie nauczycieli zawodu, języków, informatyki, z racji tego, że jesteśmy w czasie takiego permanentnego zwiększania się uczniów. Od już drugi rok, od czasu, kiedy zakończyło się życie, że tak powiem, gimnazjum. Mamy dwa roczniki, oni są teraz w czwartej klasie. W tym roku, w pierwszej klasie, to jest półtorej rocznika. To po prostu powoduje, że to jest kilkaset uczniów więcej oddziałów klasowych, więcej podziałów na grup. To powoduje, że potrzebujemy nauczycieli bardzo. Jest bardzo dużo emerytów już pracuje, także są też doświadczeni nauczyciele. Także tutaj myślę, że nauczyciele i dyrektorzy w ogóle przy zatrudnianiu starają się dobierać wszystkich tych, którzy jakby zapewnią, ja zawsze mówię, że dyrektor odpowiada za poziom dydaktyczny szkoły, bo to on dobiera sobie kadrę. No jestem, mam nadzieję, ale wręcz jestem przekonany, że to jest najlepsi ludzie, jacy tutaj na rynku nauczycielskim są. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o to, co pan redaktor wspomniał, że inwestujemy w szkołach, tak, to widać już trzeci rok mamy ten taki program, że każda szkoła dostaje 100 tysięcy złotych ekstra na zrobienie dwóch klas opracowni. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku również też tak będzie. I to rzeczywiście widać. To są takie zmiany naprawdę na plus, bo to są już sale edukacyjne z górnej półki, sale językowe, czy biologiczne, fizyczne, czy informatyczne. No to już jest, naprawdę nie ma się czego wstydzić. Poza tym jesteśmy już po zakończeniu tego dużego projektu Edukacja Zawodowa w Sercu Kaszub. To widać na PZS numer 1 i na PZS numer 2. Jeżeli chodzi o wyposażenie tych kierunków, które w tym projekcie brały udział, budowlańców, całe OZE i mechatroników, informatyków, to rzeczywiście mamy wyposażenie, tu może tak powiem, może troszeczkę... Które odpowiada potrzebom rynku, można tak powiedzieć? Tak, no bo przecież, ale dokończę to, bo kiedyś była wizyta delegacji z zaprzyjaźnionego powiatu, z Marburga, no to rzeczywiście oni chylą czoła to, co my mamy. Oczywiście to nie jest wyposażenie całej szkoły, czy całych szkół, to są wybranych tych profili, które brały udział w projekcie, no ale staramy się mimo wszystko co roku coś doposażyć. Bo oprócz tego, no tak jak pan redaktor powiedział, w ostatnich latach wybudowaliśmy dwie hale sportowe. No te elementy takiej dekoracji historycznej, tak jak mural, no to czy elewacje szkoły i sam środek, sam wystrój, łazienki, to wszystko wpływa na samopoczucie ucznia, jeżeli chodzi o pobyt w szkole, bo jednak kilka godzin on tam spędza. Natomiast pewnie się nie przełoży dokładnie na, no bo nie można wymagać od tego, że mamy łazienki super ekstra w szkołach, to zaraz będziemy mieli wyniki matur lepsze albo, że lepsze schody czy lepsze ławki.
ale staramy się, żeby tak było. I tutaj, jak mówię, wyniki matur to jest taka kompilacja wielu, wielu różnych spraw, na które mają i czynników, które wpływają na te wyniki. No, ale my ze swej strony staramy się, żeby było jak najlepiej. Ostatecznie ten egzamin sam z sobą pisze właśnie ten uczeń, który jednak musi temu sprostać. Tam już mu nikt nie pomoże. No, staramy się my ze swej strony, jako organ prowadzący, zabezpieczyć, żeby to były jak najlepsze warunki. Nauczyciele, przekazując wiedzę, starają się, żeby on tą wiedzę posiadł. Natomiast czasami zbywa się tak, że no, to jest nieefektywne, ale myślę, że dyrektorzy wiedzą o sprawie, wiedzą jak to naprawić i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. Mamy jedno liceum, dwie szkoły zawodowe. Czy Pana zdaniem kierunki kształcenia w tych placówkach odpowiadają zapotrzebowaniom zmieniającego się rynku pracy w tej chwili? No, mam nadzieję, że tak. No, jeżeli chodzi o liceum, to... To może mniej. Liceum, tak. No, liceum to no, jakby liceum, wiadomo, kształcenia. Ich priorytetem jest pójście na studia. Szkoła wprowadza modyfikacje w profilach, żeby potem było łatwiej zdać egzamin, znaczy lepiej zdać maturę i potem mieć więcej punktów, żeby się dostać się do szkoły wyższej. I to się dzieje w ogólniaku. Wprowadzono język hiszpański, który pewnie gdzieś tam poszerzy im jakieś możliwości. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły technikalne, to no gdyby nie było zapotrzebowania, no to no nie mielibyśmy naboru. Pewnie by skorzystali uczniowie z sąsiednich powiatów. No myślę, że takie kierunki jak informatyk, budowlaniec, no to są kierunki, które zawsze będą na topie. Mechatronik czy technik zabudowy, technik instalacji, czy szeroko pojęte OZE i kierunki energetyczne, to jest właśnie trendy teraz. Natomiast jeżeli chodzi o ekonomik, bo to o budowlance mówiłem, jeżeli chodzi o ekonomik, to również no logistyk, no popatrzmy, no jednak transport drogowy w naszym powiecie jest, że tak powiem, mocną gałęzią. Informatyk, czy kierunki gastronomiczne, czy hotelarskie, no to są po prostu też takie, czy ekonomiczne i rachunkowość, to są kierunki, które są jednak popularne. No jeszcze jest drugie liceum ogólnokształcące w ekonomiku o profilu policyjnym i o profilu medycznym. Tu również nie ma problemu z naborem. No, jeżeli chodzi o ten profil medyczny, no to już jest tu kontynuacja. Od tego roku jest szkoła wyższa, Wołomińska Szkoła Wyższa u nas i myślę, że ten kierunek pielęgniarski później rozwinie się jeszcze szerzej. To będzie coś bardzo fajnego, jeżeli chodzi o edukację taką już zawodową w naszym powiecie. Czyli podsumowując, można to tak spuentować, że te kiepskie wyniki tegorocznych matur są tak naprawdę incydentem w całej historii szkolenia w szkołach powiatu kościerskiego. Można tak powiedzieć, że to tylko incydent? No ja mam nadzieję, że to jest incydent, chociaż no, nie możemy tego tak globalizować, bo wyniki matur, mówimy o średnich. Ale chodzi o to, czy to nie rozpoczyna pewnego trendu spadkowego, czy to bardziej jest, mówię, jakby incydent, czy to w takiej formie można potraktować jako taki wypadek przy pracy, może źle powiedziane, ale incydent. Ja mam nadzieję, że to jest incydent, chociaż cały czas, i tu powiem z doświadczenia swojego pedagogicznego jako nauczyciela i jako dyrektora szkoły, uważam, że bardzo duża rola w tej materii to jest rola rodziców, żeby ze szkołą współpracowała, jeżeli chodzi o edukację swoich dzieci, bo jeżeli nie ma kontaktu rodzica ze szkołą i po prostu już widać, że to idzie, że tak powiem, w złą stronę, to jeśli w odpowiednim czasie nie zareaguje, to wtedy jest w ostatniej klasie jest ciężko.
I dlatego naprawdę bardzo proszę rodziców, bo wierzę, że komu jak komu, ale rodzicom bardzo zależy na edukacji własnych dzieci. Nauczycielom zależy na edukacji swoich wychowanków i myślę, że to jest nasz wspólny jakby, wspólna sprawa, żeby wykształcić nasze dzieci w dobrych zawodach i żeby później osiągnęły swoje sukcesy w pracy zawodowej. Także tu jest taka wspólna nasza praca. My ze swojej strony jako organ prowadzący będziemy naciskać na dyrektorów, aby ta praca wychowawcza i zwiększona, że tak powiem, zwiększony nadzór pedagogiczny dyrektorów nad nauczycielami i wychowawcy i nauczyciele zawodowi z konkretnych przedmiotów też i zawodowych i ogólnokształcących pilnowali po prostu na bieżąco. I kontakt z rodzicami po prostu powinien być jak najwięcej, bo wierzę, że wszystkim nam na tym po prostu zależy. Dziękuję panu za wyjaśnienie tej sytuacji. Miejmy nadzieję, że faktycznie to był tylko incydent i to nie rozpoczyna jakiegoś trendu. Ja panu dziękuję za rozmowę. Przypomnimy, naszym gościem był wicestarosta powiatu kościerskiego Piotr Laska. Również dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. A państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.